Witajcie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat ważny i poważny dla nas wszystkich rolników, mianowicie dopłaty. Tak, dopłaty to jest temat dosyć łatwy i trudny, powiem Wam, bo to wyglądałoby na to, że każdy rolnik powinien dostać dopłaty, ponieważ ceny żywności w ogóle nie odpowiadają realiom. No a jakie dopłaty te mamy w różnych rejonach Europy, no to wszyscy dobrze wiemy. Także co bym mógł powiedzieć na temat tych dopłat? Otóż przede wszystkim należy zrównać dopłaty w całej Unii dla wszystkich rolników. To jest bardzo ważne, ponieważ inaczej konkurencja nie będzie miała po prostu absolutnie żadnego sensu. Nie będzie, inaczej i tak konkurujemy dosyć dobrze z Niemcami, czy Francją, czy Holandią, czy innymi krajami, które mają dużo, dużo wyższe dopłaty niż my. Ale mimo wszystko nie jest to sprawiedliwy system. Więc to, co mogę powiedzieć na temat dopłat, to musimy się zdecydować na coś. Albo będziemy mieli dopłaty dla wszystkich rolników jednakowe, albo nie będziemy mieli wcale dopłat żadnych. I tutaj trzeba po prostu pójść w tą stronę. Jeżeli nasz rząd próbuje przeforsować równe dopłaty dla wszystkich, inne kraje się nie zgadzają, wobec tego należy wysunąć wniosek o zlikwidowanie dopłat całkowicie dla wszystkich krajów członkowskich. To jest, wtedy będzie system sprawiedliwy, oczywiście ceny się uwolnią, bo przecież słuchajcie, no tyle co obserwuję rolnictwo tutaj, ceny, no to jest około 10 lat, no to powiem, że pszenica jak kosztowała zawsze w granicach 800 zł, powiedzmy, to zależy jeszcze od pory, czy tuż po zbiorze, czy teraz tak jak jest teraz, jeszcze zima, ale w każdym razie to tak wyglądało, no to tak ona kosztuje cały czas, ona się waha w granicach 800 zł. Paliwo poszło do góry, wszystko poszło do góry, natomiast ta pszenica, wszystko takie jak po prostu leży na łopatki, no to tak być nie może. To samo jeśli chodzi o rzepak, dobrze wiecie, te ceny wszystkie są w miejscu. Jabłka, nie jabłka, owoce, warzywa. Są oczywiście momenty, kiedy coś tam pójdzie wyżej w górę, cenami, ale to nie jest tak, że one po prostu są te ceny realne. Nie. To są naprawdę bardzo niskie i śmieszne ceny w porównaniu z tym, jakie są koszty produkcji i stąd te dopłaty. Druga sprawa, jeśli chodzi o dopłaty, to kwestia, w jaki sposób rozdzielić i różnicować te dopłaty dla poszczególnych rolników. Oczywiście wiadomo, że tutaj różnice muszą być. A z jakiego powodu? No z takiego powodu, że no mamy różne klasy ziemi. Na różnych klasach przychodzi nam gospodarzyć. Stąd też nie możemy traktować wszystkich rolników jednakowo, mając na względzie klasę ziemi. Ponieważ u mnie na przykład są piąte, szóste klasy, no to u mnie pewne rośliny nie urosną, a jeżeli powiedzmy będę chciał coś ciekawego, jeśli chodzi o jakieś fajne plony, no to oczywiście trzeba będzie dużo, dużo większe nakłady podnieść na wzbogacenie gleby, jak dla takiego rolnika, który ma pierwszą, drugą, czy nawet trzecią klasę ziemi. Więc to wszystko jest, tutaj powinny być różnice, owszem, ale również dla wszystkich rolników takie same. Czyli po prostu rozgraniczamy wysokość dopłat od klasy ziemi. To jeśli chodzi o dopłaty tutaj, w jaki sposób to powinno wyglądać. No i przede wszystkim bardzo ważna rzecz dla klientów, dla sprzedających, musi być rzetelna informacja o kraju pochodzenia produktu. Wiadomo, że Niemcy dbają o swój rynek, Austriacy, Szwajcarzy, Francuzi, Holendrzy, wszyscy dbają o swój rynek, tylko my jakoś nie możemy po prostu tego tematu ogarnąć. Tutaj bardzo fajnie się okazało, że mamy w tej chwili już informację dotyczącą ziemniaków, skąd te ziemniaki pochodzą, ale jak widzieliście też na innych przykładach, są podejmowane oszustwa i ziemniaki z jednego kraju są przedstawiane jako ziemniaki polskie, co jest oczywiście nieprawdą i zaczynają się po prostu schody. Takie
oszustwa dochodzą, bardzo możliwe, że są też przy innych produktach, przy innych uprawach. Mogą to być też jabłka, nie jabłka, wszystkie inne owoce, warzywa i tak dalej. Dlatego ten rynek musimy chronić tak mocno, jak się tylko da, bo to jest nasz rynek i tutaj przede wszystkim my musimy o ten polski rynek zawalczyć. I to jest zadanie naszego rządu oczywiście. I to jest też zadanie nas, rolników, żebyśmy to ten temat przypilnowali. No i tak jak to chronią właśnie wszystkie kraje na zachodzie i tam nie ma czegoś takiego. Przykład jest tylko taki, mi się teraz w tej chwili przypomniał, jeśli chodzi o Ursusa. Ursus, wyobraźcie sobie, nie może sprzedawać ciągników w Niemczech swoich. I sprzedaje, próbuje te przepisy niemieckie przeskoczyć, bo co chwilę rzucają im podkłody, tak przynajmniej wcześniej bywało, nie wiem jak to dzisiaj się sytuacja ma, ale było coś takiego właśnie, że musieli sprzedawać swoje ciągniki jako używane, chociaż były nowe. Dlatego, że Niemcy co chwilę wyrzucają, a to jakiś certyfikat, a to znowu jakaś kontrola, a to znowu jakieś inne przepisy ciekawe dotyczące czegoś takiego czy tamtego i tak po prostu rzucają kłody pod nogi wszystkiemu, co po prostu my chcemy do nich eksportować. Także tak sytuacja wygląda i po prostu bronią się. Nie można do nich mieć o to pretensji, że się bronią. Natomiast można mieć pretensje do naszych władz o to, że nie potrafimy tego samego mechanizmu uruchomić w stronę krajów zachodnich, które nam niestety utrudniają wszystko w ogóle, jeśli chodzi o pracę i wejście na rynki wejście na ich rynki z naszymi towarami rolniczymi, ale także z przemysłem i innymi takimi sprawami. No to tyle. Jeśli macie jakieś sugestie bądź własne pomysły na sposób dopłat, czy dopłaty mają być, czy lepiej, żeby nie było ich wcale, piszcie w komentarzu. A tymczasem zapraszam Was do oglądania mojego kanału, do subskrybowania, dawajcie łapki w górę, no i do następnego razu. Cześć!